Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym, trzecim odcinku z The Foresta. Mamy sobotę nocy. Co prawda miałem to już na piątek wrzucić, ale nie zdążyłem. Okej, tu mamy nasze save. Odpal trochę fajera. Coś mi się wydaje, że jest na razie za ciemno. Czekaj, piórka zbieraj. Ja pierdolę. Ja mu każę piórka zbierać, a on pod ogień wchodzi. No idiota. A jeszcze się palisz. Dobra. Jeszcze tu. O, dobrze. I tutaj. O, noc się zrobiła. Idealnie. Gdzie mamy w ogóle toporek? Patrz tu, ucieka. A się spaliłeś. A się teraz spaliłeś. Gdzie wyjebało tego lizarda? I teraz szukaj jego ciała. Genialnie. Co tu kanibale robią? Ej, nie wiem, niech lepiej to naprawią w kolejnej wersji, bo to jest wkurzające. Dobra. Co tu stołek robi? Won stąd stołku. Po nie ręczy za siebie, jak się coś naprawdę może stać. Nie wiem, czemu żeś tak skoczył. Toporek ma być. Kurde, ile razy ja mam tłumaczyć? Toporek. Czy to takie trudne? O, tu się nam itemy zaczęły respić. Takie przydatne rzeczy możemy wziąć. To w sumie będzie przydatne. No co mi się gasi latarynka? Nie ze mną takie numery. O, a przeszukamy sobie, dlaczego nie. I to jest najgorsze to, że muszę co chwilę po toporek sięgać. Aha, za ciężkie, okej. Tu mamy kolejne bomby. Dzikie bomby. Tu kamienie. Jezu, jak się to wyczerpuje. Gorzej być już nie mogło. Dobra, jak nic nie znajdziemy, to kładziemy się lulu. A w dupie. Położymy się. Tą latarkę możesz opuścić. Zapis. I teraz można lul. I jeszcze raz zapis. A więc tak. Nasz plan jest jasny. Choć moglibyśmy wyruszyć w podróż. Bo to tak nie można, że będę sobie odcinek w odcinek tworzył dla was wszystko. A za chwilę i tak będzie nowa wersja. No, czemu to nie chcesz zabić? Patrz, jakie to jest niedorozwinięte. To jest najgorsza wersja The Foresta, jaką grałem. Gorszej nie było. Dobra, ogarnęło się. Nie. Sorry, ale... No to już mnie wkurza. Takie coś, że kurde, ja sobie chcę ubić szczura, a tu się okazuje, że nie umie on takich ciosów wyprowadzać. No to jest skandal. O, kolejna linka. Za niedługo możemy już z tego łuk zrobić. To niestety nam uciekają. Tu jeszcze nie otwierane. O. No i o, tu jest kolejna taka linka. Gdzieś jeszcze? Pełno tych skrzyni. Sorry, trochę mi się odbiło. O, tu jeszcze jedna, ale patrzcie, nie. Ten toporek to jest jakiś naprawdę porąbany. Nie wiem czemu od tej wersji się tak dzieje, że nie można sobie normalnie doprawdy. No i to jest właśnie wkurzająca rzecz. Co chwilę muszę sięgać po topór, bo on nie umie sobie wyjąć. A gdzie nasza babka? A, ulotniła się. Spoko. Tu zaczęliśmy już mury budować. Chociaż nie widzę w tym sensu. Choć można, no. Dlaczego by nie? Moment. Ależ można, no. Dlaczego nie? Tylko teraz jak ja mam to budować i jak po prostu mam się z tym obcować. I to najlepiej, żeby mi to wychodziło. Bo jeżeli mam maścić takie najprostsze schematy, to nie ma sensu. O i proszę bardzo, teraz też się oburzył nasz sąsiad, że coś nie tak robimy. No i dobra, i teraz nasze zadanie to odrąbać kilka drzewek. Bez problemu. A i prosiliście, żebym robił jeszcze krótsze odcinki. No nie wiem, zawsze mogę tak robić. Takie po 25 minut. Jeżeli nie chcecie godzinnych odcinków ani 40-minutowych, no to zawsze mogą być krótsze. Jak wyrąbało tego pala. Patrz, nie mogę podnieść. Takie dziadostwo. Dobra. Akurat jedno drzewo nam starczy na zbudowanie kolejnej ścianki. I z tym, że to będzie tak śmiesznie wyglądało, ale no jakoś musi, no. Nic innego nie zrobię. A, i trzeba będzie zaraz zjeść, bo nasz poziom głodu się rozrasta i po prostu trzeba będzie jakoś się odżywić, zanim gdzieś ruszymy w podróż. Zapal latarenkę. A teraz jeszcze... Okej. A mamy tu w ogóle pancerzyki. Ło! Tu jeszcze medykamenty w sumie mógłbym użyć, no. No szybciej, szybciej. Nie będziemy na ciebie tyle czekać. Dopóki się nie spalisz na całego. No i gdzieśmy mogliby się wybrać, no... O, dobra. Zjedzone. Okej. Mamy wszystko na fulla. Na razie mamy taką półściankę. Ale szczerze mówiąc zająłbym się tym za parę odcinków. Ze względów takich, że po prostu no... I tak zaś niedługo wychodzi Alfa 7. To oczywiście trzeba będzie wszystko na nowo. No i dobra, wiecie co? No ja bym ruszył w stronę tej mojej fortyfikacji, czyli gdzieś tutaj zaczynam. To idę w tą stronę po prostu i się nie zastanawiam, tylko idę, no. Ewentualnie coś odrąbać niepotrzebnego, ale szukać tych rzeczy, które mogą być dla nas istotne. Tego drzewna chyba w życiu się nie odrąbię, nie? Nie. To jest takie drzewo dla ozdoby, czyli gówniane. Ale widzimy, gdzie jest nasz dom, to nie powinno nam to problemu przysparzać. Sorki, że tak przez ten tydzień wywalałem dla was FIFA, ale tak jak właśnie przewidziałem i dobrze wam mówiłem, że nie będę dla was już tyloma filmami sypał, nie wiadomo z jakich serii. Wiem, trochę FIFA mnie wciągnęła, ale jak przejdę do tej 5. ligi, to obiecuję, że zrobię przerwę od FIFA do października. Oczywiście to mi dobrze zrobi, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ochłonę trochę, bo wiecie, piłka nożna potrafi być wkurzająca, a 3, no, po prostu zrelaksuję się na innych grach. Nie wiem, skończyłbym w końcu Dead Space'a, co jeszcze bym tam skończył, na przykład Prototype'a, z którym się już użeram od wakacji praktycznie, a go jeszcze nie skończyłem. Wiem, to trochę niemiłe z mojej strony, że tyle wam obiecałem, a zrobiłem mało i mniej lub praktycznie nic. Ale tak, mamy już 40 odcinków z Gothica. Teraz jakoś przestałem nagrywać Gothica, bo mnie ochota nie bierze, ani tym bardziej czas na to. Co tam jeszcze mówiłem? Z Prototype'a jakoś zrezygnowałem, bo też stwierdziłem, że już pewnie za niedługo skończę tą grę, więc sobie ją odstawię na kiedy indziej. A Dead Space, no ciężko jest mi z tym Dead Space'em stwierdzić, bo Dead Space'a zacząłem w maju, a mamy już wrzesień i go do tej pory nie skończyłem, a nawet 10 odcinków nie ma. Albo że znam te 10 odcinków, ale jakie to ma znaczenie, skoro nie dałem rady w ciągu takiego krótkiego czasu skończyć serię, a ją przedłużałem i przedłużam do tej pory. I nie powinienem tego robić, ale no co ja poradzę, no. Życie. Ale kiedyś skończę te gry, to jest tylko kwestia czasu, chęci i po prostu zakończenia tych gier. Ale póki co The Forest, FIFA 14, ewentualnie tam raz, dwa razy w tygodniu CSGO, ale to też w zależności od tego, czy będę chciał, czy moi znajomi mnie poproszą o to i czy po prostu będę miał na tą wenę, żeby sobie w takiego CS-a pograć turniejówkę. Pójdziemy sobie na razie tą plażą, bo mam wrażenie, że coś może być, albo przepłyńmy na drugą stronę. Taka jest moja propozycja. Nie wiem, może wy macie lepsze, bo jak na razie to... No, tam jest mój tam, dobrze. To przynajmniej się nigdy nie zgubię, nawet jeżeli przekroczę drugą stronę rzeki, to i tak będzie mi to widoczne, gdzie jest ten mój dom, więc nie ma o co tu się martwić. No tylko te kanibale, no coś dzisiaj nie atakują, to mnie dziwi. Może zaczęły też rok szkolny, to wiecie, są różne sugestie, ale jeżeli też się zaczęły uczyć te kanibale na błędach, no to prawidłnie, no. Przynajmniej nie będzie z kim się bić z drugiej strony. Aha, fajnie, że chodzi i pływa. Rewelka, no. Taka mechanika gry, no, mogła być od razu. O! I tu jakieś tipi widzę kolejne. Dobra, weź ty nie przesadzaj z tym sprintem, bo wolałbym jednak nieco bardziej chodem, a nie sprintem. To tam jest nasz dom, ok. Powiedzmy. Tu widzę, że jakiś koszmar jest. Czemu mi ty... Nie, ja tego nie czaję po prostu. Jak tutaj jest w ogóle zrobione? Kurde. Tortury tutaj musiały się dziać niesamowite. Tyle roślinności tu zarosło. O, pusto. Coś taki trochę kiepski ten obóz tych kanibali. No idziemy dalej, no co poradzić. Szukamy przygód, no w końcu, nie? Ach. Sorry. Ponownie. No to tak jak powiedziałem, nie wiem co to dalej będzie z tymi seriami. Co do Assassin's Creed Unity to będzie ciężka sprawa, bo ja nie mam kompa z kosmosu. Zresztą rok temu nagrywałem dla was Assassin's Creed'a Black Flag'a, zerowy odcinek, kiedy mówiłem o tym, że no nie mam kompa z nasy, nie mam kompa ze stali, że po prostu nie jestem aż taki bogaty, jakby się to wydawało. No, że tam mówiłem, że inni youtuberzy no po prostu no, mają lepsze sprzęty, zarabiają i tak dalej. To w sumie to się sprawdza i tutaj nie, że aż zlagowało jeszcze dodatkowo. Kurde, trzeba znaleźć jakieś źródło strumienia. Ty, po górek jeszcze nie chodziłem. A to będzie nowe doświadczenie w sumie. Chodzenie po górach. Dobra, napij ty się. No kiepsko z tobą. Teraz jakoś przysprintuję. Ale to tylko dlatego, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest sens tam dalej chodzić. O, to są te nieszkodliwe jagódki. Co to? Coś widziałem. To badyl. Myślałem, że coś bardziej wartościowego. Czy jest sens tam podchodzić? A co się okaże? Co to jest? Aha. Okej. Spoko. No i dobra, zobaczymy co tutaj będziemy mieli. Na razie same kamienie. Póki co się nic nie zmienia. Dobra, czyli to jest już teren niedostępny. No zatem trzeba będzie się wrócić, no. Nic nie poradzę. Przewidywałem to lepiej niż mi się wydawało. Ale nie jest też źle. Najważniejsze, żeśmy sprawdzili te tereny. No i nie są dostępne nam. A może w tą stronę pójdziemy? No nie. Chodzi o to, że w tym odcinku chciałbym bardziej podróżować i z wami rozmawiać. No, genialnie, ale nie chcę z kamieniem gadać, tylko z wami, no. Dobra, to teraz tak. No jak w tą stronę pójdziemy, to pewnie też będzie teren niedostępny. Chociaż kto go wie. Kto go wie. O kurde. Tej, my się nie ześlizgniemy? Lol. Fizyka w tej grze jest chyba przerąbana. Oh yeah. Ale... O, dobra. O to mi chodziło tylko. Sprawdzimy, czy tutaj w ogóle jakoś dopłyniemy. Myślałem, że tu jakiś lepszy toporek. Są same badziewia. Póki co. Ale sobie pójdziemy tą stroną. Może też teren niedostępny. Kurde. Czyżby to była ograniczona mapa? Aż do takiego stopnia? Coś mi się wydaje, że owszem, tak. No to w sumie dla nas to nie jest dobrze. Bo nie mamy gdzie i jak się przemieszczać dokładnie. Tylko mamy jakby takie ogrodzone przestrzenie świata w The Foreście 006 alfa, ale to z każdą kolejną alfą będzie się to zmieniało i mam nadzieję, że to będzie naprawdę piękna gra. Póki co alfa jest taka sobie, nie będę ją krytykował, bo szczerze mówiąc nie ma co. No tylko po prostu są te bugi, no. Bugi są w każdej grze. To nie ma tak, że istnieje gra, w której nie ma żadnych bugów. Bo będzie miała zawsze. Albo najlepsze jest to, że jak naprawisz jeden błąd, to powstaje drugi inny, którego w ogóle nie znasz. I to jest dopiero rozmyślanie nad mechaniką gry. Plus jeszcze tutaj szeroko rozumianym systemom silnikowym grafiki plus skrypty, no co tutaj mogę powiedzieć więcej, bo ja się na tym dokładnie nie znam, tylko po prostu powiedziałem to co wiem, więc no nie ma tutaj większej potrzeby rozmawiania i sorki, że tak się za ucho chwytam, ale tak trochę dziwnie mnie uwiera w tych słuchawkach, ale już się i tak zdążyłem do nich przyzwyczaić, więc no nie widzę tu problemu, żebym tak tutaj polemizował na ten temat. Dobra, wracamy do naszej bazy. Trochę tych drzewek jeszcze narąbiemy przed zakończym odcinka i wtedy może zajmiemy się czymś bardziej pożytecznym. Tylko może najpierw byśmy dotarli do samego miejsca. Czyż nie? Bo raczej nie będziemy robić dziadostwa. Coś kanibali nie ma. To jest najdziwniejsze w tym wszystkim. Czyżby trzeba będzie się wspiąć? I nie gadajcie, że się noc robi. Nie gadajcie tylko. Wszystko, ale nie to. Dobra. Daliśmy radę. Docieramy z powrotem. Tu jakieś tipi. Pewnie nic nie będzie. O, tu jagódki. Okej. Pojedzeni. Dobra, już myślałem, że to kanibal, a to jednak nic takiego uciążliwego. No dobra, będziemy kontynuować budowę murów, czyli takich rozumianych ścian. Tylko teraz tak, odkąd to ja zacząłem? Chcę się upewnić, żeby nie było, że potem robię jakieś dziadostwo. Okej, czyli od tego miejsca. Okej, no to robimy drzewka. I zrobimy taki dzisiaj nieco krótszy odcinek. No chyba, że nic się nie będzie działo przez ten czas, to najwyżej się go przedłuży. Ale póki co robimy te drzewa, aby po prostu uzyskać pełną formę palów, które mają nam pomóc przy budowie murów. No okej. Poszło. I teraz tak. Teraz trzeba będzie to jakieś położyć logicznie. Tylko tak, muszę to tak położyć również, żeby to się mogło jakoś ze sobą zgodzić. No jakoś to się załatwi. A może tak. Jebut. No, w sumie nie najgorzej. Teraz tak, wracamy się po kolejne. Czymś ty się uwalił? Okej. Nie wiem jakim cudem żeś wpieprzył tą dłoń w kłodę, czy tam palę, ale okej. Wszystko jasne. No i dobra, robimy jeszcze parę drzew. Tylko czemu ten debilny toporek się chowa automatycznie? No, to jest głupie. Ale cóż zrobić? No, rąbej dalej. Dobra. Dobra, jeszcze mamy siły na rąbanie drzew. O tyle dobrze. Muszę chyba teraz spamić, bo tak to klikam pojedynczo i coś chyba to drzewo się łatwo nie rozpadnie. Lol, jak się to rozkręciło. A gdzie jeszcze jedna kłoda? Przez zawsze to powinny być 4, a są 3. Dobra. Coś chyba system się spieprzył. Dobra, odłożymy parę kłód tutaj. Tu. No tu! Ja pierdzielę, człowieku, tu masz odłożyć. Patrz! To coś w ogóle mnie nie chce słuchać. No genialnie. No kuźwa! No i patrzcie, trzeba znowu brać coś do żarcia. Dobra, tak to zrobić. Czemu tego nie możesz podnieść, co? No nie denerwuj mnie, człowieku. Nie, fajnie, fajnie. Trzeba pozapalać te dziadostwa. Okej. Ale ja chcę tą pal. No patrzcie. Takie... Jest. No i pancerz mi się traci. No fajnie, fajnie. Jak ty chodzisz? No jak ty chodzisz w polu? Dobra, to tutaj już będziemy mieli praktycznie skończone mury. Chyba. A, tu jeszcze się te pale kryją. No to w sumie jest dobrze, jeżeli chodzi o ilość takich pali. No i te mogę odłożyć, a ten jakiś zbugowany. I patrzcie, znowu wchodzę pod ogień. Normalne nie jest normalne. O, jak się teraz ciemno zrobiło. Teraz to już jest poważna sprawa. O. I dobra. O, teraz podniósł. Noż, patrz jakie to jest dziadostwo nieogarnięte. Tyle po tych drzewach chodzi, to jest naprawdę... Weź ty lekarstwa. Jezu, ile mam szmatek, to jest choroba. Co ja tu teraz mam wziąć? Bo coś na pewno chciałem. To i to. A, tak było. No, trzeba porobić trochę tego. Nie to. Dobra. Tak, tak. Porobimy trochę tych bombek. No i dobra. Akurat w sam raz. Jezu, jak ciemno. To jest aż choroba, o. A. No. Fajnie, że mnie łapka musi blokować. Naprawdę cieszę się. Ale nie wyjmiesz latarki, nie, bo po co? Dobra. A teraz jeszcze sprawdzimy teren, czy mnie ktoś nie chce zaskoczyć. Cip, 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 kanibalu. Kurde, nic się nie znajdzie. Ej, co byście zrobili z tymi kanibalami? W tamtym odcinku to atakowało od cholery. A teraz to kurde odwagi nie mają postawić mi czoła. No to skoro nie mają odwagi, no to się pożegnamy. No, dzisiaj taki spokojniejszy odcinek. Ma jeden z najspokojniejszych, bez rage'ów, bez kanibali. No dziwnie, dziwnie, ale prawdziwie, no. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Te fotele, te stołki to chyba nigdy nie skończą swojego lotu. Mniejsza z tym. Trzymajcie się. Na razie. Zapiszę jeszcze grę. Okej. Trzymajcie się, na razie, yo!